Dobry wieczór Państwu. Jest okres zmuszający do refleksji. Znaczy 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. 2 listopada, Dzień Zaduszny. Mam przed sobą piękny cytat księdza Twardowskiego: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Z dumą mogę powiedzieć, że w życiu miałem ogromne szczęście, bo w czasach stalinowskich, w latach 1953-55, ksiądz Jan Twardowski uczył mnie religii, jak byłem uczniem liceum imienia generała Sowińskiego na Woli. Od tego zaczęła się dnia moja przyjaźń z księdzem Janem, która trwała do 18 stycznia 2006 roku, kiedy ksiądz Jan zmarł. Byłem jego, co z dumą mogę powiedzieć, lekarzem osobistym, ale nie tylko rozmawialiśmy na temat spraw chorobowych, ale o wszystkim, o życiu. On rozumiał życie, ale rozumiał i śmierć. Ten cytat, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, powiesiłem w klinice, którą prowadziłem przez 20 lat w Szpitalu imienia Orłowskiego w Warszawie. Ale musiałem po paru dniach go zdjąć, ponieważ ludzie przychodzili do mnie i pytali się: tak marnie pan tutaj leczy tych ludzi? Zupełnie opacznie rozumieli ten cytat. I w tych dniach, 1-2 listopada, pomyślmy o swoich bliskich, którzy odeszli. Ksiądz Jan często powtarzał, że można odejść daleko, ale być blisko. I myślę o swojej matce, o swoim ojcu. I proszę mi wierzyć, że ona zmarła 18 lat temu. Mój tata 34 lata temu. Ale stale mam ich przed oczyma. Stale do nich wracam. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że co tydzień, jak jestem w Warszawie, co tydzień jestem na grobie. Zapalam światełko, wkładam kwiatek, patrzę na ich fotografie i przywołuję ich pamięć. Widzę ich, przypominam sobie słowa i tylko w ten sposób można ocalić od zapomnienia. Bo jeżeli zawodzi pamięć ludzka, zaczynają przemawiać kamienie, tak jak powiedział ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Nie wstydźmy się tego. Nawet zapłakać trzeba. Po to nam Stwórca stworzył kanaliki łzowe, łzy, żebyśmy ich używali. Nie tylko w okresie histerii, gniewu, ale również przypominając swoich najbliższych, bo to jest te wspomnienia o naszych osobach, któreśmy kochali, są największym naszym skarbem. Przepraszam, może zbyt osobiste to było, ale chciałbym Państwa zarazić takim dobrym myśleniem o tych, którzy odeszli. Dziękuję Państwu. Dobranoc.